Nie oznacza to, że prace się zakończą. Ruch będzie odbywał się po placu budowy, ponieważ cały czas trwają odbiory tej ulicy. Mamy też nieco uwag do wykonawcy, który będzie musiał pewne poprawki wprowadzić, na przykład co do płyt przy torowisku. Natomiast będzie można już z tej ulicy korzystać. Tak jak już teraz mogą piesi i tramwaje, tak i kierowcy samochodów będą mogli legalnie tą ulicą przejechać, ponieważ do tej pory odbywał się tutaj tylko ruch lokalny, dojazd do posesji.